Dwa mecze Górnika Łęczna w sezonie pierwszej ligi za nami, jeden punkt. Karol Podliński, na pewno to nie satysfakcjonuje. No na pewno, gdzieś liczyliśmy w tym, na tym początku sezonu, że zaczniemy to lepiej, no ale niestety się nie udało. Ten drugi mecz zdecydowanie myślę lepszy niż pierwszy, stworzyliśmy więcej sytuacji, no ale też nie udało się zdobyć 3 punktów, no ale też ten jeden punkt na pewno trzeba uszanować. Czego na razie brakuje, bo przede wszystkim trener Marcin Prasoł utyskiwał na początki meczów, w których tracicie bramki, no to widać gołym okiem. No myślę, że na pewno tej takiej z początku meczu i nie stracenia bramki, nie? Bo wtedy wiadomo, że pewność siebie z każdej minuty narasta, a gdy się dostaje tą bramkę gdzieś na początku, to potem trzeba gonić wynik i to nie zawsze się udaje, chociaż ostatnim meczem się udało. A jeśli chodzi o ofensywę? No to też co mówiłem, no stworzyliśmy w ostatnim meczu kilka dobrych sytuacji, nie udało się wykorzystać, także myślę, że ta skuteczność też musi być lepsza. Jesteś napastnikiem, wiadomo, że to pozycja, która jest rozliczana ze zdobywania bramek. Czujesz już trochę taką presję, 2 mecze na razie bez gola i gdzieś tam poszukiwanie kolejnych okazji? Nie, no myślę, że presji jeszcze jakiejś tam dużej nie czuję. No wiadomo, że ja jestem z tego rozliczany, bo to taka pozycja, ale myślę, że spokojnie do wszystkiego dojdziemy i że te pierwsze bramki też padną i myślę, że w najbliższym meczu się uda. Jak atmosfera w drużynie? Atmosfera jest dobra. No mówię, to początek sezonu, także nie możemy się jakoś tam już załamywać czy coś, także spokojnie robimy swoje, trenujemy, rozwijamy się, także mam nadzieję, że będzie jak najlepiej. A jak ze zrozumieniem można liczyć, że z każdym kolejnym meczem będzie lepiej? Bo wiadomo, że tutaj przed rozpoczęciem sezonu szatnia została poważnie przewietrzona. Nie no, wydaje mi się, że ten pierwszy mecz, drugi mecz w stosunku do pierwszego już był lepszy i też bardziej się rozumieliśmy na boisku i bardziej rozumieliśmy to, co chcemy grać, dlatego mówię, no rozwijamy się i z każdym meczem powinno być coraz lepiej. Jedziecie teraz na teren Beniaminka rozgrywek do Rzeszowa na mecz ze Stalą. Stal też jeszcze nie zagrała za 3 punkty, więc taki pojedynek dwóch zespołów z ogromnym apetytem na wygraną. No tak, Stal też gdzieś nie zdobyła 3 punktów, my też, także może być naprawdę ciekawe spotkanie. A już jesteście po analizie przeciwnika? Co można powiedzieć o rywalu? Oj, to może zostawimy dla siebie i mieliśmy analizę, wiemy co chcemy grać, wiemy też mniej więcej jak gra Stali, musimy to dobrze wykorzystać. Po odejściu Przemysława Banaszaka, chwilowo przynajmniej, jesteś jedynym nominalnym napastnikiem. Jak czujesz się w tej sytuacji? Bo wiadomo, że no z jednej strony masz możliwość i pewność tego, że wystąpisz od pierwszej minuty, z drugiej strony no pewnie też nie jest to do końca komfortowe, że no, nie ma zmiennika. No nie jest to komfortowe, bo zawsze gdy jest ten drugi napastnik, czy nawet jeszcze dwóch, że jest nas trzech, to ta rywalizacja jest większa i człowiek się wtedy, zawodnik inaczej rozwija, bo musi jeszcze bardziej się motywować do pewnych rzeczy, także wolę jak jest ktoś jeszcze.